Koninie na Placu Wolności po raz czwarty zorganizowano świąteczny jarmark, kolęda na wysokości. Na straganach były nie tylko świąteczne ozdoby czy zabawki, ale także sery, wędliny, wina, porcelana, rzeźby, aż po obrusy i poduszki. Zakupom towarzyszyły występy nie tylko lokalnych artystów. Każdy mógł zrobić sobie zdjęcie z Mikołajem. Największą atrakcją pierwszego dnia była parada Mikołaja i pokaz sztucznych ogni. Tradycją konińskich jarmarków jest gotowanie świątecznych potraw. W ubiegłych latach był już żurek, barszcz. Tym razem uczestnicy jarmarku mogli spróbować świątecznego bigosu. Bigos bożonarodzeniowy ze wszystkimi atrybutami, jakie w bigosie powinny być, a więc śliwka, a więc pomidor, a więc golonka, boczek, kiełbaska. I to wszystko już od czwartku przygotowywaliśmy na rynku Starego Miasta w Koninie i od dwóch dni częstujemy. Wczoraj wydaliśmy pierwsze 2,5 tysiąca porcji i dzisiaj jeszcze nam zostało około 300-400 porcji. Także jeżeli ktoś jeszcze nie spróbował, nie był na jarmarku, prosimy Was, przyjeżdżajcie tutaj do nas na jarmark. Zacznijmy od tego, że jarmark jest wspaniały. Naprawdę atrakcja tu w Koninie jedna chyba z najładniejszych. Ja jestem mieszkanką Konina. Tutaj na jarmark przywiozłam takie najłatwiejsze chyba dla każdego do odbioru rzeczy, a mianowicie poduszeczki świąteczne, bieżniczki, wszystko w wzorach świątecznych, fartuszki kuchenne, troszeczkę dla dzieci, jakieś tam plecaczków, bombki, aniołki, a takie małe upominki bożonarodzeniowe. No to jest dużo. Sympatycznie jest, no. No i dużo jest takich nowości, co można sobie przemyśleć i coś kupić. Oprócz tego oczywiście coś dla ducha, czyli występy wspaniałych artystów, tych młodszych, jak i starszych z Konina, jak i okolic. Właśnie teraz prezentuje się chór Misericordia z Chorzmia, wcześniej występowała schola z parafii świętego Maksymiliana. Wiem, że wystąpi również dzisiaj schola z parafii w Posadzie. I wszyscy z niecierpliwością oczekujemy na występ gwiazdy tegorocznego jarmarku bożonarodzeniowego Kolęda na Wysokości, a będzie to występ legendarnych poznańskich słowików, na które serdecznie zapraszam. Większości, tak odwiedzających, jak i wystawców, koniński jarmark przypadł do gustu. Wystawcy zadowoleni z dobrego utargu, a odwiedzający z udanych zakupów. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za te dwa dni miło spędzone i zapraszam Państwa za rok, ponieważ mamy zamiar wspólnie z miastem Konin i naszymi wspaniałymi sponsorami kultywować te tradycje i rozwijać nasz jarmark świąteczny. W ciągu dwóch dni jarmark odwiedziło kilka tysięcy osób. Organizatorem świątecznego jarmarku Kolęda na Wysokości było Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz samorząd Konina.